Kochani, a ja dzisiaj chciałabym się podzielić takim poselstwem o upamiętaniu. Cieszycie się? W tym roku, w kwietniu, mija 20 lat, jak oddałam życie Jezusowi. To już długo. 20 lat to długo. I wiecie, różnych poznałam ludzi i z różnymi ludźmi miałam kontakt. Z bardzo różnymi ludźmi. W różnych miejscach byliśmy i różni ludzie kręcili się wokół naszego życia. I wiecie, z perspektywy mojego 20-letniego doświadczenia śmiem powiedzieć, że bardzo duża rzesza ludzi w ogóle nie dotyka swojej głowy. Po prostu nie zmienia swojego myślenia. Nie jest to obserwacja miesięczna, trzymiesięczna, ale jest to obserwacja 20-letnia. Niestety bardzo dużo ludzi po prostu nic nie robi ze swoją głową. Kiedy tak naprawdę rozmyślałam sobie o temacie upamiętania, nie chodzi mi o to upamiętanie, takie wiecie, że ktoś poznaje Jezusa i tak dalej, ale chodzi mi o cały proces zmieniania w ogóle swojej głowy. Moje pierwsze doświadczenie w ogóle z Kościołem, to było z Kościołem Zielonoświątkowym, byłam. Często mówimy tak, że w kościele ludzie klepią jakieś modlitwy bez żadnego zastanowienia, nie przeżywają pewnych rzeczy i tak dalej. A moje pierwsze doświadczenie było z Kościołem Zielonoświątkowym, jednym chyba z największych tutaj w Warszawie. I byłam wtedy poruszona. Ja byłam poruszona takim spontanem modlitewnym. Nie odklepywaniem w ogóle pewnych rzeczy, tylko ja czułam, że ci ludzie po prostu modlą się na podstawie w ogóle tego, że oni przeżywają coś z Bogiem. Tak miałam na początku. A po latach zobaczyłam, że religia jest wszędzie taka sama. Że pewnego życia można się nauczyć. Pewnych prawd można się nauczyć. Wielomówstwa, o czym mówił Jezus, można się nauczyć. Ale w ogóle tak naprawdę można nie przeżywać tego, o czym się mówi. A Słowo Boże wzywa ciebie i mnie do realności przeżywania. I na swojej drodze do końca dni będziemy spotykać ludzi, którzy przeżyli upamiętanie i ludzi, których Duch Święty do upamiętania, co? Wzywa. Nie spotkamy innych ludzi. Takich ludzi będziemy spotykać, którzy upamiętanie przeżyli i takich, których Duch Święty do upamiętania prowadzi. Wiecie, życie lubi płatać różnego rodzaju figle. My kiedyś z Arturem byliśmy na takim spotkaniu, dosyć dużym, w Gdańsku, na którym to chyba był drugi pastor kościoła, tak? Drugi pastor kościoła oddał życie Jezusowi. A wiecie, że nikt się nie śmiał. W ogóle się nikt nie śmiał. To było bardzo poważne spotkanie. Mocne słowo, poprzedzone modlitwą wstawienniczą, mocne słowo, to chyba była najlepsza twoja ewangelizacja. Pół kościoła i drugi pastor oddał życie Jezusowi. Można by było powiedzieć obciach. Nie. Dlaczego? Nie obciach. Wstyd to nie odpowiedzieć na Boże wezwanie.
To jest wstyd. Nie odpowiedzieć na Boże wezwanie. Wiecie, kiedy śledzimy dobrze Boże Słowo, to widzimy, że upamiętanie było głoszone przez starotestamentowych proroków, potem przez Jezusa, było zwiastowane przez uczniów podczas pięćdziesiątnicy, było w centrum nauczań wczesnego i pierwszego kościoła, było zwiastowane z narażeniem życia przez reformatorów, w sposób szczególny było zwiastowane przez objawienie Jana i będzie zwiastowane upamiętanie, aż nadejdzie koniec. Upamiętanie będzie głoszone i nadejdzie koniec. Amen. Upamiętanie jest początkiem wszystkiego, rozpoczęciem całkowicie nowego życia. Chciałabym, żebyście dzisiaj, ja się też pod to podpinam, żebyście dzisiaj w swoje serca zaglądali i zestawiali swoje życie z tym, czy do realnego upamiętania w waszym życiu doszło. A więc upamiętanie jest początkiem całkowicie nowego życia. Tak jak nie ma nowego narodzenia bez pokuty, tak nie ma dalszego wzrostu w Chrystusie bez zmiany myślenia, bez metanoi. To jest niemożliwe. Amen. W ogóle nie ma nic więcej. Nie ma nowego narodzenia bez pokuty i nie ma dalszego wzrostu brania się za służbę, robienia porządku, brania kolejnych odpowiedzialności bez zmiany sposobu myślenia. Chrześcijanie od lat próbują to robić i przywódcy Kościoła również próbują uczyć ludzi, jak żyć z Bogiem, pomijając element zmiany myślenia. A problemy jak były, tak są. A demony jak były uczepione, tak dalej są uczepione. Wiecie, wielu ludzi kradnie i zastanawia się, dlaczego nie ma pieniędzy. Wiesz, dlaczego nie masz pieniędzy? Bo jesteś złodziejem. Po prostu. A pójdę do sklepu, huknę coś. Wiecie, na czym ja się łapię? Kiedy wchodzę do Biedronki i na przykład są owoce, powiedzmy, pudełeczko z malinami otwarte. Zastanawiam się, czy mogę tą malinę wziąć i ją spróbować. Ostatnio weszłam i zapytałam pracownika. Ona mówi nie, z tej nie. Tą ktoś otworzył. Ludzie bezceremonialnie wchodzą do sklepu, kradną. Tylko tak tego nie nazywają. Nie nazywają tego złodziejstwem. Nazywają to łaskawym poczęstunkiem. Jest łaska, poczęstowałem się w Biedronce. A potem nagle jest huknięcie. Nie mam pieniędzy. Wiesz, dlaczego nie masz pieniędzy? Bo kradniesz. Upamiętaj się ze złodziejstwa. Jak upamiętasz się ze złodziejstwa, pójdziesz do pracy, to będziesz miał pieniądze. Drugi list Piotra, 3:9. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Chciałabym, żebyśmy zobaczyli na kilka rzeczy, czym tak naprawdę upamiętanie nie jest. Upamiętanie, czyli znajdujesz się w jakimś miejscu, to miejsce jest złe, chcesz z niego wyjść i doświadczasz jakiegoś takiego wewnętrznego smutku. Popłaczesz nawet sobie, wiesz, jakaś taka melancholia w ogóle cię ogarnie. Ten stan cię potrzyma tydzień lub dwa
i puszcza i wracasz z powrotem do tego samego miejsca. Wiesz, dlaczego wracasz? Wracasz z jednego powodu. Dlatego, że tu, w głowie, nic się nie wydarzyło. A więc upamiętanie nie jest wewnętrznym smutkiem z powodu złych rzeczy. Wiecie, jak byliśmy jeszcze w świecie i Artur wielokrotnie obiecywał mi poprawę, wielokrotnie nawet okazywał jakiś taki smutek w ogóle z powodu tego, że coś tam mi zrobił. Kiedy mnie uderzył, jak byłam w 6. miesiącu ciąży, to ja naprawdę w ogóle widziałam w nim taki ludzki odruch, w ogóle płakał, w ogóle przepraszał mnie, w ogóle mówi, nie odchodź, w ogóle kocham cię, w ogóle... Wiecie, o co chodzi? Ale to był ludzki smutek. Nie miało to nic wspólnego z upamiętaniem, z realnym upamiętaniem, zmiany myślenia, nazwania siebie po imieniu. Jestem bandytą, damskim bokserem. A więc to nie jest tylko i wyłącznie to, że my odczuwamy w sobie jakiś taki smutek z powodu złych uczynków. Pamiętam też jako dzieciak, jak moja mama, z uwagi na to, że tata był alkoholikiem, mieszkaliśmy w takiej dużej kamienicy, mieliśmy takie mieszkania, nie wiem, być może niektórzy z was też takie mieszkania mieliście, wchodziło się do kuchni, potem do jednego pokoju, potem do drugiego pokoju, potem do trzeciego pokoju. Te pokoje u nas się jakoś tam nazywało, był pokój pierwszy, tramwaj i ostatni. Tramwaj dlatego, że ten pokój taki środkowy był bardzo długo. Ostatni pokój był pokojem moim i mojej siostry. I z uwagi na to, że mój tato spożywał alkohol, niedobrze się działo i tak dalej, mama postanowiła go odseparować od nas. Czyli w porozumieniu w ogóle ze swoim teściem, z ojcem mojego taty, zamontowali właśnie w tym tramwaju drzwi. My byliśmy z mamą i z siostrą w jednej części tej kamienicy, a tata był w drugiej. I wiecie, pamiętam, jak przychodził tata i okazywał żal, wewnętrzny smutek, płakał. Brał nas na sanki, grał z nami w karty, robił to, czego nie robił na co dzień. Był gdzieś zasmucony, jakiś żal go dotykał. Ale nic się nie zmieniało. Mama z powrotem potem ściągała drzwi, wpuszczała tatę i tata się zachowywał jak? Taki, jaki był. Dlatego, że nie było tak naprawdę prawdziwego upamiętania. I tak naprawdę jest w życiu wielu ludzi wierzących, że wielokrotnie są wewnątrz siebie, tylko i wyłącznie zasmuceni, ale w konsekwencji do niczego to nie doprowadza. Doświadczacie czegoś takiego? Smutku, jest mi naprawdę źle. Już więcej tego robić nie będę. Już więcej nie popełnię tego błędu. No ale jednak się okazuje, że wciąż są te same błędy. Wciąż są te same problemy, wciąż są te same nałogi, wciąż brak decyzyjności. Czemu? Bo nie dochodzi do zmiany myślenia. Amen? Bo nie dochodzi do zmiany myślenia. Niby ktoś żałuje, niby chce się od czegoś odwrócić, ale w konsekwencji to nie następuje. Upamiętanie nie jest też naprawieniem czegokolwiek. Zachowywałeś się źle i teraz przez 2 tygodnie postanowisz, dam dobre świadectwo. Będę teraz zachowywał się dobrze. Czy to w domu, czy to w pracy, czy to w ogóle w kościele, czy to w relacji. Ktoś cię nakrył, jest źle i teraz uporządkuję swoje życie. Coś po prostu zrobię teraz dobrego. Pobielę pewne rzeczy, żeby teraz ludzie mnie zupełnie inaczej oglądali. To nie to, kochani. To nie jest to. Upamiętanie, za którym idzie zmiana myślenia, powoduje to, że człowiek staje się inny. Całkowicie inny.
tu i w decyzjach. Wszystko inne to nie jest upamiętanie. Nie ma zmiany myślenia. Są krótkotrwałe postanowienia, krótkotrwałe zmiany, pobielone jakieś rzeczy, nie? Tak jak groby pobielane w Biblii opisane. Ale to nie ma nic wspólnego z upamiętaniem. W ostatnim czasie sporo ludzi dzwoniło do mnie z takim zapytaniem: weź w końcu powiedz, jak wy z tych długów wyszliście? A wiecie, ja kiedyś to lubiłam sobie tak poszydzić. Mówię, zadzwoń, opowiem. I z ostatnim człowiekiem ostatnio rozmawiam, bo on do mnie mówi, no już nie wiem, ile ogłaszam miłościwy rok pański. No za cholerę, nie trafiam, no. Wstaj rano, ogłaszam. Idę do pracy, ogłaszam. W pracy ogłaszam. Ja wie i co? No cały rok zleciał. Zleciał cały 2023, mówi, tyle długów, ile miałem, tyle mam, powiem więcej. Nawet mi urosły. Ja wie, okej. Okay. A pracujesz? Jest cisza w telefonie. Kościół chciałby słyszeć takie rzeczy. Teraz jest łaska i będą spływały na was pieniądze. Jak? Wiecie, że pewne rzeczy są warunkowe? Do roboty trzeba iść. Tak jak pewne proroctwa są warunkowe. Wielu ludzi jest zawiedzionych na pułapie serca, ponieważ nie zostały doprecyzowane do nich słowa prorocze. Prorok przyszedł i powiedział. Powiedział, co powiedział Bóg, ale nie powiedział, co człowiek powinien wykonać. Artur, kiedy się narodził na nowo, to się nazwał złodziejem. Złodziejem się nazwał. Bandytą i złodziejem. Kiedy wrócił do domu, wziął kartkę. Mieliśmy monitów w pytę. Lęk mnie ogarniał, że jak pewne rzeczy nie będą spłacane, to się wszystko, kurczę, przerodzi, wiecie w co? W dni odsiadki. W dni odsiadki. I to nie były pieniądze rzędu 3000, 1500, 500 zł. Takie rzeczy to my oddaliśmy. Takie rzeczy to my oddaliśmy. To były kosmiczne długi. Ale siedział z kartką w ręku. Otwierał Biblię i miał wolę spłaty długów. Wiecie dlaczego? Bo się upamiętał. Bo upamiętał się. Bo narodził się na nowo i się upamiętał. Zmienił sposób swojego myślenia. Brał kartkę i spłacaliśmy długi. Wtedy można liczyć na łaskę. Kiedy jest wola naprawy. On się nie migał. Jak teraz nie oddać? Jak teraz przykozaczyć? No umiał, bo kozaczył całe życie. Był bandziorem. W zasadzie jedyną rzecz, którą potrafił robić, to manipulować ludźmi, wyłudzać pieniądze, kręcić lewe interesy. Co to było dla niego zahachmęcić? Bo w ogóle wiecie. No co to było? Ale tu się zmieniło. Tu się zmieniło, tu się zmieniło i decyzja się zmieniła. Na początku sporo nam pomagała mama. Wielokrotnie, gdyby nie pieniądze Basi, to pewne rzeczy by się przerodziły w dni odsiadki. Bóg używał ludzi ze świata. Pracodawcę Basi, chrzestnego Wiktora, jak Artur siedział w więzieniu, przyjeżdżał do mnie, kładł mi grube pieniądze na stół, ale ja tego nie wydawałam. Wiecie, co robiłam? Spłacałam długi. Bo upamiętanie to nie jest zabawa w kościół. Człowiek staje się inny.
całkowicie inny, całkowicie nowy, całkowicie inaczej myślący. Ludzie pytają tylko o ten jeden aspekt. Co zrobiliście, że piorun walnął w ten serwer w banku, że zginął jakiś dług? Ja mówię, ale to był skutek jakiś uboczny. Wiesz, o co chodzi? Skutek uboczny prawego serca, nie lawirowania, nie kombinowania. Oto ten pan. Poprosiłam go teraz przed wylotem do Anglii, żeby mi kupił puszki dla psa. To ja jestem jego pastorem, on mi rachunki przynosi. Ja nie wiem, jak on to zrobił, ja mu dałam 150 zł. On mi kupił tyle puszek. Nie powinno mu starczyć. Nie wiem, jak on to zrobił. I jeszcze mi reszty przyniósł. Sara stoi i mówi, no nie, mówi, jeszcze ja te reszty odbieram, w ogóle pieniądze z ręki wypadają w ogóle. Wiecie, o co chodzi? Upamiętanie, zmiana myślenia. Ze złodzieja na dawcę. Z hachmęciarza na człowieka o prawym sercu. Nie kombinatora. Daj! Nie dam ci, byku jeden. Macie coś takiego, że jak dostajecie pieniążki, to dobrze jest przynieść paragon. Kiedy człowiek musi się upamiętać z buntu, ze złodziejstwa, to dobrze popraktykować pewne rzeczy w swoim życiu. Dostałem pieniądze, przyniosę paragon. Rozliczę się do końca. Kiedy nie ma Artura w domu, to ja zbieram paragony. Ktoś może powiedzieć, frajerka, nie masz własnych pieniędzy. Nie, no mam. Żyjemy z waszych pieniędzy. Czasami jest tak, że grunt się pali pod nogami i wtedy coś tam zmienię, coś zrobię i tak dalej. Ale to są krótkie momenty, krótkie chwile i krótkie momenty, a za chwilę jest ta sama bajka. A wszystko tak naprawdę musi stać się nowe. Wiecie, Kościół to nie jest stocznia remontowa, gdzie pobielamy, wybielamy, naprawiamy, porządkujemy, chowamy pod dywan, coś tam robimy, a zmiana myślenia nie przychodzi. Można się tak bawić, można taką zabawę uskuteczniać. Tylko pytanie, co się wydarza tu? Tu i jakie później następują decyzje? W Marka 1,15 Jezus powiedział, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Dzieje 17,30. Bóg wprawdzie puszczał czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Upamiętanie również nie jest uporządkowaniem życia. Czyli tak naprawdę staram się teraz nie robić wszystkiego tego złego, co zrobiłem w zeszłym roku. Nie powtórzę w tym roku tego. Nie. O nie, o nie. Bóg mi świadkiem i wszyscy święci. Jeśli się tu nie zmieni, nie ma takiej opcji, żebyś pewnych rzeczy nie ponowił. Od 1 stycznia postanawiam zmienić nawyki i ograniczyć uzależnienia. Jak? Upamiętanie jest czymś głębszym, czymś poważniejszym. Upamiętanie również nie jest emocjonalnym przeżyciem na mocnym spotkaniu, na dobrym uwielbieniu. Jezu, nie wiesz, co poczułem. Aż mnie tak przeszyło. Ja mówię, ale to jutro pokażę, co cię przeszyło. Jutro pokażę, co cię przeszyło.
również w Gdańsku kiedyś byliśmy na takim spotkaniu, gościliśmy u takich ludzi. To było małżeństwo i pojechaliśmy z nimi do kościoła, tam też chyba była ewangelizacja i pojechała z nami mama tej kobiety. Posłuchajcie, no spotkanie w ogóle fajne, takie dosyć żywe, uwielbienie i tak dalej. My wiedzieliśmy, że ta matka jest niewierząca. Ona jest niewierząca. Jak ona brykała w tym kościele. Ona pierwsza w ogóle stała. Pierwsza, powiem więcej, modliła się innymi językami. Jak to jest możliwe? Jest to możliwe. Czy jest możliwe, aby modlić się innymi językami bez upamiętania? Jest! Człowieka nauczysz wszystkiego. Ona po prostu weszła, śmiała. W ogóle otwarta kobieta. Kobieta zabawowa. Wiecie, nie jakaś tam sztywna, co kij połknęła. Tylko przyszła do kościoła jako do dobrego miejsca zabawy. Normalnie takim dosyć luźnym krokiem sobie weszła, ręce do góry w ogóle podnosiła, modliła się innymi językami, nawet tam się jakoś wyginała. Pastor ją chwalił pod niebiosa. O, tak się wielbi Pana! Tak się Pana uwielbia! A potem w ogóle ta babeczka mówi, ale moja matka jest niewierząca. Nie? Ale moja matka jest niewierząca. Popatrzcie. Upamiętanie to nie jest w ogóle przyjście do kościoła. Zmiana denominacji. To nie upamiętanie. Ja w ogóle jestem przekonana, że dzisiaj jest masa ludzi nienarodzonych na nowo w kościołach. Za cholerę nie można ich wyrwać do... Za cholerę nie można ich wyrwać do służby. Człowieku, robisz tak... Już jest wystraszony. Powiesz mu, ty świnio. Człowieka, który się upamiętał, realnie zmienił sposób swojego myślenia. Kiedy powiesz do niego kretynie, to on się nie odwróci, bo on nie jest kretynem. Jeśli nowe narodzenie nie jest połączone z odwróceniem się od starego sposobu myślenia, to pomódl się, aby Cię Duch Święty dzisiaj do upamiętania doprowadził. Powiedział dzisiaj Artur taką rzecz na początku spotkania, że między innymi teraz się będzie manifestowało to, że będą zanikały ewangelizacje, służby ewangelizacyjne i tak dalej. Wiecie, żebyśmy my napierali do przodu, żebyśmy szli do przodu, i nie popadli w głupotę, to potrzebujemy słuchać tego rodzaju rzeczy. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Upamiętajcie się i wierzcie Bogu. Wielu ludzi zmienia kościoły jak rękawiczki. I coś wam teraz powiem. Nie dlatego, że im się coś w kościele nie spodobało. Człowiek zawsze powie, ten człowiek mi się nie spodobał, ten człowiek mi się nie spodobał. I ten mi się nie spodobał. Wielokrotnie mamy do czynienia z klasycznym buntem, którego człowiek nigdy w swoim życiu nie nazwał po imieniu. Wielu ludzi nam zarzuca, wy byliście tutaj, tutaj, tutaj i odeszliście. Nigdy nie byliśmy buntownikami. Z pewnych kościołów odeszliśmy, spotykając się z radą starszych, kupując kwiaty, mówiąc z jakiego powodu odchodzimy, argumentując, co chcemy dalej robić. W zasadzie z jednego miejsca nas wyrzucili. Z naszego pierwszego kościoła. Dlaczego? Wiesz co? Z uwagi na prawdę. O, wzywaliśmy do upamiętania. Taka mała dygresja. Pamiętam, kiedyś przyjeżdżamy tam, bo tam wewnątrz z tych ludzi bezdomnych i tak dalej utworzyła się taka grupa uwielbienia. I jak już przestawali nas lubić, to pamiętam, przyjeżdżamy na to spotkanie, a oni, ja tam też śpiewałam, a oni wszyscy siedzą i tak. Wszyscy mają focha. Wszyscy mają focha. Wszyscy są w ogóle w buncie, wiecie. My tu tak naprawdę nie wiemy, co zrobić. Nie, nic im nie pasuje, nie grają w ogóle, wiecie, szok, nie? Ale masa ludzi nie nazywa w ogóle rzeczy po imieniu w swoim życiu. Nie. Nazywają te rzeczy w sposób po prostu przewrotny. Upamiętanie to metanoia. I posłuchajcie,
Ja wiem, że mówię rzeczy klasyczne, fundamentalne, ale nie ma to żadnego znaczenia, czy my o tym wszystkim wiemy. Ważne, czy my tym żyjemy, czy my to przeżywamy. Nie ma żadnego znaczenia, ile wiemy. Diabeł nie boi się ludzi, którzy dużo wiedzą. Ale tych, którzy praktykują Słowo Boże. Zmiana myślenia, aż do korzenia, skąd to myślenie się bierze. Nie powierzchowne rzeczy. Do korzenia ciebie, skąd to myślenie się po prostu bierze. To nie chodzi o intelektualne przekonywanie. Wielu ludzi w Kościele jest intelektualnie przekonanych do różnego rodzaju prawd. Są intelektualnie przekonani do tego, że dobrze jest płacić dziesięcinę, dobrze jest być w Kościele, dobrze jest chodzić na ewangelizację. Ale to jest tylko i wyłącznie na pułapie ich intelektu. Cały czas ich trzeba stymulować, bo nie przyszło do realnego upamiętania, do podjęcia realnych decyzji. Wiecie, wszystkiego człowieka można nauczyć. No uwierz. Dlaczego nie wierzysz? Dzieci w kościele krzyczą na pastorów. Dzieci urągają liderom. Dlaczego tak jest? Czemu tak się dzieje? Bo się człowiek nie upamiętał. Na przykład z buntu. To twój pastor. Jakby wojna wybuchła, to pierwszy wyjdzie na ewangelizację. To nie jest szwanc pomata. To Boży pomazaniec. To Boży pomazaniec, którego Bóg postawił tutaj. Teraz ci wyżygam wszystko, co o tobie myślę. Ojciec mnie skrzywdził, a teraz wezmę kartkę A4 i ci powiem. Wszystko wyleję na ciebie. Dlaczego? Mi nigdy do głowy nie przyszło, a byłam pod autorytetem wielu ludzi. I to nie chodzi o to, że mnie mama i tata nauczyli szacunku. Ja nie o tym mówię. Bo znam też ludzi, którzy nie wyszli z domu z warsztatem takim, że mama i tata nauczyli ich szacunku, ale upamiętali się i okazywali szacunek swoim liderom i swoim pastorom. To są problemy. Brak upamiętania, to są problemy. Chciałabym na podstawie syna marnotrawnego, na podstawie opowieści, którą katujemy, którą też opowiadamy na ewangelizacjach, ale na tej podstawie chciałabym pokazać wam, czym tak naprawdę to upamiętanie jest. To są takie trzy elementy. Wejrzał w siebie. Syn marnotrawny. Wejrzał w siebie. Nikt go nie złapał, kochani. Tam jego nikt nie złapał. W dyby i do lochu. Źle się zachowywał i do lochu. Nie. Samodzielnie wejrzał w siebie. Nie bój się dzisiaj wejrzeć w siebie. Może staniesz przed lustrem i nie mów, widzę Jezusa. Może zobaczysz świnię z ryjem o imieniu właśnie złodziej. I trzeba się do tego przyznać. Nie, to nie świnia, to Jezus. Nie, świnia. Świnia. Złodziej. Nałogowiec.
Wejrzał w siebie, ale nie wejrzał bezmyślnie. Wejrzał i wyciągnął wnioski. Wejrzał i wyciągnął logiczne wnioski. Czyli nie doświadczył tak zwanego emocjonalnego smutku. O, jakże mi teraz źle. Żerem omłot ze świniami. Wstaję rano, świnia mi patrzy w ryj. Wiecie, o co chodzi? I tu świnia, i tu świnia. Nie, on w ogóle wejrzał w siebie i wyciągnął logiczne wnioski. Tu się te wnioski pojawiły. Tu. W głowie jego pojawiły się wnioski. I miał rozwalone serducho. Intelektualnie i emocjonalnie. Wejrzał w siebie i mówi: u ojca nikt nie głoduje. U ojca nikt nie głoduje. A on z powodu czego? Z powodu buntu, jakiejś zazdrości, zdecydował się pójść, aby żreć ze świniami. I codziennie, każdego dnia, patrząc świni w ryj. Ale przychodzi do niego w ogóle upamiętanie. Wgląda w ogóle w siebie. Wyciąga logiczne w ogóle wnioski. Serducho jest jego rozrywane. I co następuje? Decyzja. Jaka? Powrót do ojca. To jest klasyczne upamiętanie, kochani. Nazwanie problemów po imieniu. Czyli prawdziwe upamiętanie, za którym idzie zmiana myślenia, jest wtedy, kiedy zgodnie ze swoim stanem uznasz pewnego rodzaju stan. Weź, jeśli nie przeżyłeś takiego upamiętania, a Duch Święty cię dzisiaj do upamiętania prowadzi, to otwórz sobie w ogóle Ewangelię Łukasza, połóż w ogóle rękę na to słowo i w ogóle powiedz: nawiedź mnie, nie przeżyłem upamiętania. Jestem klasycznym buntownikiem. Moje problemy są związane z tym, że nigdy nie zrobiłem w ogóle porządku ze swoją głową. Notorycznie doświadczam jakiegoś, nie wiem, emocjonalnego żalu, krótkiego smutku, ale nic więcej się nie wydarza, mam dosyć. Wiecie, że to musi, człowiek musi skapitulować. Skapitulować sam. A nie, no chodź, pokażę ci, jak dobry jest Pan. No chodź, uwielbiajmy Pana. Chodź, pokażę ci, jak dobry jest Pan. Chodzi o to, abyś ty doświadczył. Abyś ty doświadczył, jak dobry jest Pan. Jeśli dzisiaj Duch Święty będzie was do takiego upamiętania prowadził, to otwórz sobie Ewangelię Łukasza i nie wstań z kolan, dopóki czegoś nie przeżyjesz. Powiedz: nawiedź mnie, nawiedź mnie. Nie przeżyłem nigdy upamiętania. Nigdy nie zrobiłem tego porządku. Latam spretensjonowany. Wiecznie mam pretensje. Wszędzie jest źle. Wszyscy są źli. Moje zachowania są złe, bo ludzie są źli. A co ten syn marnotrawny, jak wejrzał w siebie, co zrobił? Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Tam już nie było nikogo więcej. Tam nie było ludzi. Tam nie było w ogóle, bo oni mi dokuczyli. Ja musiałem tak powiedzieć. Musiałem tak zrobić. Moja teściowa zawsze opowiadała mi, że jak tłumaczyła swojemu mężowi, mówi: kurczę, Baśka, no, znowu się napił, tak? Mama zawsze powtarzała: ale pierwszy, jak brałeś za pierwszy kieliszek, byłeś trzeźwy. Kto ci do mordy nalał? Nikt. Zdecydowałeś sam. Sam zdecydowałeś. Kochani, wiecie, że zmiana tu spowoduje, że wiele problemów odejdzie. Wiele zatwardziałych demonów odpuści. Nie będziecie musieli być notorycznie uwalniani.
Ja nie mam na to zgody i już dzisiaj nie dam sobie wkręcić, że w ogóle człowiek, który się upamiętał, który zrobił w ogóle rewolucję ze swoją głową, on ma demony w życiu. Nie ma takiej opcji. Choćby się kłębiło pod twoimi nogami, choćby cię stado demonów goniło, one są pod twoimi stopami. Teraz umieściłam kilka takich zdjęć, jak leciałam samolotem, akurat była piękna pogoda i śliczne, bo w ogóle było niebo. I w ogóle mówię, wow, jaka inna perspektywa. Właśnie samolot to jest w ogóle osoba, która zmieniła swoje myślenie. Poza chmurami, poza problemami, powiedzmy, że te w ogóle chmury, tak? To jakaś, nie wiem, jakieś w ogóle problemy, jakieś w ogóle demony i tak dalej. W pewnym momencie w ogóle samolot obniżył się i wszedł w te chmury. Co nie świadczy o tym, że stał się chmurą. Dalej był samolotem. Rozumiecie? To wszystko jest pod naszymi stopami. Wiecie, że to jest jeden z większych w ogóle, to jest jedno z większych wyzwań. Zmienić sposób swojego myślenia. Ewa teraz pisała na swojej stronie kilka rzeczy związanych właśnie o tym, co należy robić, jak po kolei należy robić ze swoim w ogóle umysłem, co trzeba robić, w jaki sposób, w jakiej w ogóle kolejności. Popatrzcie, trzepiemy te tematy od lat. Od lat je trzepiemy. I upamiętanie będzie głoszone do końca, aż nadejdzie koniec. Nie ma nic więcej. Bo powiem tak, możemy wymyślać, nie? Możemy wymyślać. Kościół jest od tego specem. A szczególnie na to jest narażona, kto? Perspektywa prorocza, żeby wydziwiać. Ach, tam teraz mamy. To nie tak. Chodzi o to, że kiedy zmieniamy tutaj głowę naszą, kiedy określamy problemy w naszym życiu problemami, kiedy stajemy przed lustrem i jesteśmy sami w stanie przed sobą powiedzieć, no nie, no w ogóle dramat. Cały czas w ogóle wyparcie. Cały czas w ogóle siła wyparcia. Nie nazywam rzeczy po imieniu w moim życiu. Upamiętanie zmienia to, co myślę, to, co czuję i to, co robię. Jeśli z jakiegoś powodu dosięgnęły cię jakieś problemy, to trzeba wejrzeć w siebie. Nie latać po modlitwę, żeby problemy się skończyły. Tylko pytanie, dlaczego do tych problemów doszło? Dlaczego takie problemy się wydarzyły? Czemu tak jest? Nie, jak człowiek nie oszukuje sam siebie, to naprawdę usłyszy. Tylko trzeba chcieć serce swoje usłyszeć. To trzeba chcieć usłyszeć. Ewangelia Łukasza 13:5. Jeśli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. I ja nie odnoszę się do aspektu nowego narodzenia, że my tam do piekła pójdziemy i tak dalej, nie. Ja nigdy nie miałam takiej odwagi, aby podważyć w kimś nowe narodzenie. Chyba, żeby mi Bóg coś objawił. Wiecie, o co chodzi? Nie, nowe narodzenie to jest nowe narodzenie, ale potem brak upamiętania, jak gdyby o tym, o czym mówię, czyli niezmienianie w ogóle swojego sposobu myślenia powoduje to, że giniemy. Gdzie? Tu na tej ziemi. Nie doświadczamy Boga takim, jakim On jest. Nie doświadczamy łaski, nie doświadczamy miłości, nie doświadczamy mocy. Jesteśmy sfrustrowani, załamani, zgorzkniali. Wiecie, że kiedy coraz więcej przebywam z ludźmi ze świata i patrzę, jak ludzie żyją, to w ogóle mówię, wow, faktycznie Kościół jest słaby. Naprawdę. Naprawdę Kościół jest słaby, składamy świadectwo, że pracę mamy. Przepraszam. W ogóle. Ogryzłem paznokcia, krew mi poleciała w ogóle. Nie leci mi już krew. Pan Jezus mnie uzdrowił. To nie jest do śmiechu. To jest do głębokiej pokuty. To do głębokiej pokuty, to do głębokiej analizy, to do głębokiego w ogóle, wiecie, upamiętania, nie?
Modliłam się teraz w Anglii o człowieka, Jamajczyka, do którego w zasadzie po 20 latach powróciła deprecha. Powiem wam, że to, co my wielokrotnie nazywamy depresją, to chyba nawet nie jest depresja. Ja zobaczyłam człowieka, którego naprawdę dotknęła depresja. Widziałam go kiedyś, przystojniacha, a teraz jak go zobaczyłam, mówię, kloszard. Sposób myślenia wpłynął na jego ciało i zawładnął całym jego życiem. Biznesmen. Totalnie, słuchajcie, klops. Pomodliłam się o niego, pewne rzeczy od razu ustąpiły. Chcę być w kontakcie, więc na pewno z kimś z was, kto płynnie mówi po angielsku, będę chciała z nim dalej kontynuować pracę. Tu, kochani, czy chcemy, nie? Czy chcemy, czy będziemy usatysfakcjonowani pewnego rodzaju zabawą kościelną? Zmieniłem tak naprawdę denominację. Tu jest troszkę lepiej. Bardziej się poruszają. Upamiętanie, ci, którzy przeżyli upamiętanie realne, na pewno będą w stanie powiedzieć, że to jest jak tsunami, które powala stare poglądy. Realne upamiętanie. Są te właśnie dwa smutki. Boży smutek, który do upamiętania prowadzi, i tak zwany smutek melancholijny. Wiecie, my tutaj mamy dosyć specyficzne uwielbienie, przerabiamy covery. Ja w ogóle wiem, że wielokrotnie to po prostu przypominają się różne rzeczy, tam nie wiem, jakieś emocjonalne w ogóle ze świata. Czek płacze, bo usłyszał Krawczyka, płacze, bo usłyszał Seweryna Krajewskiego, płacze, bo coś tam, ale to nie są żadne smutki w ogóle, które do upamiętania w ogóle prowadzą. Wiecie, no nie. To ja też tam wielokrotnie sobie siedzę w domu, bo ja lubię muzykę, włączam sobie jakieś tam w ogóle, wiecie, jakąś muzykę i łezka mi się zakręci, mam jakieś wspomnienie. Wiecie, ale to w ogóle ja o czym innym mówię. Są te dwa smutki, trzeba je rozpoznać. Boży smutek, który do upamiętania prowadzi, i taki smutek, wiecie, no, melancholijny, nie? Tam się coś po prostu. Moje doświadczenie z ludźmi, którzy się upamiętali, jest takie, że nie można ich wystraszyć. Amen. Ludzi, którzy się upamiętali, nie można wystraszyć. Nie. Nie można tych ludzi wystraszyć. Oni są cały czas z przodu. Oni cały czas tworzą środowisko. To są ludzie, których się możesz złapać. To są ludzie zdecydowani. To są ludzie, których tak to tak, a nie to nie. To nie są ludzie, którzy są jak chorągiewki. I można powiedzieć, o, kiedyś usłyszałam coś takiego. Wiesz, to ty to taka jesteś bardziej do przodu, bo ty się wśród bandziorów chowałaś. Ja mówię, a co ja miałam wspólnego z bandziorami? W ogóle mam ofiara. Ja byłam ofiarą. Co ja miałam wspólnego z bandytami? We mnie zero bandyty. Tu jest były bandyta. Ja nie. My nawet się inaczej bawiliśmy. Artur zawsze wszystko psuł. Psuł wszystkie dyskoteki. Ja jak się bawiłam, to była muzyka, był alkohol i był taniec. A jak się bawił Artur, to była policja i prokurator. Zasadnicza różnica. Żabiec. Ludzi, którzy robią rzeczy powierzchownie, którzy tak naprawdę nie upamiętali się, można bardzo łatwo wystraszyć, zmanipulować i sterować. Bardzo łatwo. Nie chcesz być sterowany, nie chcesz być manipulowany, że zachodzi. Upamiętaj się na pułapie w ogóle swojego umysłu. Weź w ogóle dzisiaj, podaj mi taką decyzję sam. Powiedz, bo wiecie, że tutaj to nie chodzi o to, że my ankiety w ogóle wypełniamy i teraz na kolejnych konsultacjach będziemy pytali, jak tam, upamiętałeś się? Nie, to są rzeczy widoczne. Pokuta jest widoczna, zmiana myślenia jest widoczna. Czym więcej ludzi, którzy się upamiętali, tym więcej ludzi w służbie. Mamy
konkretną robotę do wykonania, ale nie wykonamy jej wtedy, kiedy będziemy się intelektualnie tylko i wyłącznie do tego przekonywać, tak? Co niedzielę podsycając jakieś po prostu emocje. W zasadzie to jest krótka piłka, nie? Krótkie takie, krótkie, płytkie, słabe, w ogóle wiecie, o. D.L. Moody, Moody, tak się chyba mówi, kiedyś powiedział takie słowo, że bardzo dużo ludzi chce iść do nieba po śmierci, ale bardzo malutko ludzi chce tutaj na tej ziemi myśleć w sposób niebiański. Kochani, życzę wam z całego serca, naprawdę, żeby dochodziło między nami do realnych upamiętań. Nie emocjonalnych, nie dlatego, że teraz czuję, że będzie jakaś kolejna presja, może będą mnie wypytywać, pytać. Ci, którym lideruję, wiecie, że ja was nie wypytuję. Jeśli sami nie przyjdziecie i nie mówicie, ja nie jestem wścibska. Ale to są bardzo ważne rzeczy. Żeby nie odnosić w ogóle porażek w swoim życiu, żeby cieszyć się tym Bogiem takim, jakim On jest, żeby doświadczać w ogóle tego, co Biblia mówi, że możemy doświadczać. Amen.